dzisiejszym odcinku, widzowie, zbudujemy piwnicę. Ja wiem, jak to brzmi. Piwnica, po co nam piwnica, ale spokojnie. Ja mam na nią bardzo dobry plan. Dlatego czekajcie, ponieważ w dzisiejszym odcinku powstanie dokładnie w tym miejscu zejście do mojej piwnicy. I to będzie bardzo sekretna piwnica, w której się będą działy naprawdę, no czuję, że wielkie rzeczy, dobra? Więc zaufajcie, bo myślę, że mam pewien plan. Mam pewien plan też na to, jak się wzbogacić na palionowej. I no powiem wam, że może być ciekawie, może być ciekawie. Więc zaczekajcie, oglądajcie, prawda, zobaczcie. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, ale za jakiś czas na pewno wyjdzie, do czego nam ta piwnica się, że tak powiem, przyda. Dobra, wiecie co? Zbieram w tym momencie deep slate. Cobbled deep slate. Czyli, czyli taki, no, po prostu ciemny cobblestone. Nieważne. Biorę go dlatego, że muszę go przepalić. Lecimy sobie w tym momencie tam do tych wieśniaków, u których ostatnio, w poprzednim odcinku zresztą, robiłem tam takie miejsce fajne, ponieważ tam wiem, że węgla im zaniosłem dużo. Ła, uderzyłem się tu. Dobra, tu... Oj, siemano, panowie, jak idzie robota? No i kurde, to mi się podoba. Dobra, tu dałem węgiel. Dobra, mam tu węgiel, możemy to przepalić w takim razie. Przepalamy to, ponieważ będziemy potrzebować bardzo dużo deep slate'u. On będzie nam naprawdę niesłychanie bardzo potrzebny. Jak tam... Mareczku, jak tam życie? Nie chcę mówić, ale patrzył mi się tak głęboko w oczy, że się troszkę wystraszyłem. Co tu się robi? Proszę, proszę wyjść i do roboty się chwytać, a nie... Proszę, co to za pluskanie się... Co ty, chłopie, robisz? No nie no, proszę... Czekajcie, muszę to zrobić taką akcję, czekajcie. Pyk, 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 tu, dobra. I teraz, ziomeczku, słuchaj ty mnie uważnie. No i idziemy stąd, no i to, i żeby mi to było ostatni raz takie lenienie się, prawda, na służbie. Dobra, ej, bo tutaj mi teraz zepsuł całkowicie wodę. Halo. Dobra, naprawione, dobra. Bierzemy to szybko i zajmujemy się następnymi rzeczami, które mamy do zrobienia. Lecę do jak to się nazywa, do mojego domku, ponieważ muszę, jak to się nazywa. Ja nie wiem, ja mam czasem takie luki pamięciowe po prostu, że ja zapominam, jak się niektóre rzeczy nazywają. Lecimy tutaj w to miejsce, ponieważ tutaj muszę zacząć budować właśnie tą moją piwnicę. Zejście do piwnicy, nie wiem, czy kojarzycie takie piwnice, ja widziałem taką piwnicę chyba raz w życiu tylko, w takim jednym domu, jednej osoby ode mnie z rodziny. To jest po prostu takie zejście pod jakby dom, nie wiem, jak to nazwać, ale wygląda to najbardziej jak najbardziej mroczna piwnica, jaką da się, że tak powiem, wyobrazić. Czyli jest takie po prostu na zewnątrz domu zejście pod dom po prostu. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Więc tutaj w tym miejscu robimy zejście na dwa. Tutaj będzie się zaczynało. Pyk, pyk, pyk. Dobra, tu robimy takie zejście. I ona będzie sobie tak schodzić do tyle. Okej, tu. Czyli tu będą schody, czekajcie, schody na początku będą, myślę, że z tego, z... jak to się nazywa? Kurczę... dobra, wysprzątałem w ogóle to wszystko, jak widzicie, wszystko jest w tych skrzynkach teraz. Potrzebuję sandstone'a, ale potrzebuję tego płaskiego, smooth, jest. I bierzemy z niego, robimy schody. Niestety tylko 4, to niedobrze, potrzebujemy go więcej zdecydowanie. Troszkę tu zacząłem, że tak powiem, segregować te rzeczy, ale to dalej nie jest to, co powinno być. Dobra, czekajcie, to się robiło w tym. To się robiło w tym, jak dobrze pamiętam, ale najpierw trzeba było z tego zrobić sandstone'a. Pyk! Dobra, i teraz dajemy to tu i z tego możemy zrobić... Tak się tego nie robiło? Czekajcie, jak się robiło ten smooth? Nigdy nie pamiętam. Nie tak. Czy to trzeba było przepalić? To chyba trzeba było przepalić. Czekajcie, no chyba ja. Chyba trzeba przepalać. Dobra, bierzemy węgiel, tu mam jakiś. I uwaga, zobaczmy. Tak, to trzeba było przepalić na smooth. Dobra, nieważne. Troszkę się zagmatwałem, ale tylko 16? Halo, więcej piachu. Jak widzicie, tutaj już prawie sobie, że tak powiem, posegregowałem to wszystko, całego dirta. Jeszcze mi zostały te skrzynki do ogarnięcia, ale ogarnę, okej? Ogarnę. Nie przejmujcie się, widzowie, kiedyś to w końcu będzie ogarnięte. Tylko ja potrzebuję czasu, ja wiecie, to nie ma co. Że tak powiem, czas nas nie goni, więc można na spokojnie... O, tu mam jeszcze smooth, dobra, tego mam jednak dużo, to niepotrzebnie go tam robię. Tu jest jeszcze sandstone, bo widziałem, że mi się rzucił w oczy. No i tak ogólnie to chyba by było na tyle z sandstone'a. Mam tu jeszcze obrzydliwie duży syf, ale spokojnie, to w końcu minie. Dobra, dajemy tutaj, dorzućmy to, dorzućmy tu smootha, to już mamy, więc bierzemy to. Dobra, i tu teraz tak, pum, i robimy z tego schody. Dobra, niech jest więcej schodów, 20 mi wystarczy. Okej, i teraz robimy tak, robimy zejście jedno, robimy zejście, ojoj, drugie. Tutaj tak. Tak, tak, tak. I tu w tym miejscu musi powstać... może powstać to w tym miejscu, dobra, tak. I jest zejście w bok. I teraz od tego momentu musi już być co innego. Tu już będzie deep slate, tak mi się wydaje. Tu już będzie ten czarny taki, czarniejszy, prawda, blok. Ponieważ chcę zrobić to w taki troszkę...
mroczniejszym klimacie, no bo to jednak piwnica. Piwnice są zawsze mroczne, widzowie. Ja nie wiem, czy pamiętacie, jest taka jedna piwnica u mnie w domu, w której byłem, tam i Lucyfer zostawiał, prawda, informacje i, no i ten, że tak powiem, ta piwnica jest zdecydowanie jedną z najstraszniejszych piwnic, jaką widziałem. Dobra, czy to jest ten deep state, o którym ja marzę? Dobra, lecimy z powrotem zobaczyć, czy z tego da się zrobić to, co ja chcę. Bo ja chcę zrobić te, nie wiecie, jak to się nazywa, to. Pyk, pyk. To trzeba jeszcze raz przepalić? Czekajcie, że to trzeba przepalić? Nie. Co ja robię źle? Halo? Halo? Tak też nie. Co ja robię źle? Jak się robi ten? Stone Brick z Deep Slate'u, kurczę, Deep Slate. I teraz jak mamy to, postawię to i to rozwalę, to mi się robi z tego kobl. Dobra, czyli to nie jest to. Mamy Stone'a, czyli jak dobrze rozumiem, albo i nie, no to z tego powinienem móc coś zrobić, nie? Nie wiem, oczy mi wychodzą. No chcę zrobić coś takiego, tylko nie to. Tu, o, mamy to. Coś takiego, jak zrobić to? Dobra, zaczynałem się robić niezłe jaja. Czekajcie, jak to się robi? Gdzie to jest w ogóle do zrobienia? Halo? Jo, to jest mega ciężkie. To jest mega ciężkie, tu możemy zrobić to. Ale ja nie chcę zrobić tego. Ja chcę zrobić ten. A to bym chciał zobaczyć, jak to zrobić, tylko tego tu się nie da zrobić. Dobra, widzowie, czekajcie, ja sobie to ogarnę, zaraz wracam. Dobra, widzowie, ogarnąłem. Trzeba najpierw zrobić polished deep slate, ale go się robi z normalnego cobblestone'a, a nie tego przerobionego, więc niepotrzebnie go totalnie robiłem. I teraz dopiero robimy stone bricki. Dlaczego? Ja to mi się tam dalej przepala, przestań to przepalać teraz, bo nie, no ja marnuję węgla. Bier to stąd, bier to, tego tu nie chcemy. Niepotrzebnie się to przepala, pyk, pyk, pyk. Bierzemy to, tu. I teraz tak, niech to tutaj jest, dobra. Mamy to, ogarnąłem, uratowałem trochę, tak to będę musiał kopać na nowo. Niepotrzebnie robiłem ten przepalony, w ogóle bez sensu, że to się tak robi, to w ogóle tak nie powinno się robić, nie rozumiem tego. Ale dobra, okej, skoro tak jest, nawet łatwiej. Dobra, i robimy tak, czyli stawiamy to, no i tu możemy zrobić masę tego, i to potrzebuje, i to potrzebuje, i to jest dla nas najważniejsze, pyk, i to, i pyk. I mamy tego tych stombrików naprawdę sporo. Teraz tak, to jest deep slate zwykły, deep slate zwykły, deep slate zwykły. Czyli to jest coś, co my potrzebujemy zmienić. Ale teraz na co? Ale jaja, no. Nie zmienię, ja to muszę, jak postawić, muszę to wykopać. Tak wygląda sytuacja teraz, dobra, czyli tego na razie nie chcę używać. Na razie sobie tutaj odłóżmy, pyk, pyk, pyk. A tu mamy cobblestone'a, więc całkowicie to wszystko zmieniamy na stone bricka, bo to jest tak brzydkie, że tego na pewno nigdy nie użyjemy. Więc stawiam to, pyk, 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 pyk. Oj, to nie? Tu, tak, okej, okay. I to. I, o, wiecie co, zrobimy sobie jedno, takie popękane chyba. Bo wiem, że jest tu takie jedno popękane. Czy go się tak nie robi? Czekajcie, czy to trzeba... Aj, to tak trzeba... To tak nie... To tak się nie robi. A jak się robi ten popękany? Bo jest taki jeden popękany, wiem. Ale nie wiem, jak się go robi. Nie wiem. Dobra, czekajcie, musimy to ogarnąć. Muszę to ogarnąć, bo normalnie muszę się tego nauczyć. Dobra, bierzemy to. Może to z tego się robi ten popękany. No nie, bo tego tu się nawet nie dało włożyć. Znaczy dało się, ale nic to nie dawało. Dobra, zróbmy tak. Skopmy to. I teraz tak, zobaczmy, czy jak dam tutaj zwykły, gdzie on jest, cobblestone, to czy tu jest ten pęk popękany? No nie ma. Nie da się zrobić tego po... Nie, no niemożliwe, że się nie da. Musi się dać. Ale nie wiem, jak to zrobić. Nieważne. Widzowie, będzie zwykły deep slate po prostu. Trudno, dobra, robimy to, bo czas goni, tu nie ma czasu, trzeba, prawda, budowa musi iść, dobra. I robimy tak, bierzemy to. I robimy tutaj, prawda, schodki. I teraz zaczyna się robić taka akcja. Coś takiego, coś w tym stylu. I teraz musimy, że tak powiem, tutaj zacząć robić ogromną dziurę. Z tym, że ja bym jeszcze troszkę niżej zszedł. Myślę, że tak zejdziemy do... myślę, że... O, tu coś się do czegoś dokopujemy. To nie możemy aż tak daleko iść. Musimy dać tu. Ajajaj, to nawet bym powiedział, że trzeba już tu skręcić. Już tutaj trzeba zacząć skręcać, czyli za dużo. Czyli to jest, to nie jest to, tu jest cobblestone, ale to nie. To dajmy ten zwykły deep slate. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, pyk, pyk. No i teraz w tym miejscu możemy dać stone bricki. Pyk, 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 pyk. Tutaj też będzie na ścianie. Dobra, fajnie, elegancko to rozwalamy. Tutaj na razie ścian nie ogarniam. I idziemy dalej w tą stronę. I teraz tutaj zmierzamy troszkę w dół. Coś w tym stylu. Okej. Okay. Tutaj tak. Ja mam pewien
wizualizację tego, coś jest jeszcze. Jakieś pozostałości. O kurczę. Dobra, robimy tak, robimy zejście tu. Robimy zejście jedno jeszcze niżej. Dobra, coś takiego. Albo nie, robimy teraz. Słuchajcie, mam plan, albo nie mam. Tu. Czekajcie. Myślę nad tym. Dobra, muszę zrobić jeszcze tu w dół. I jeszcze jedno w dół, dobra, tu. I teraz mi się to będzie zgadzało. Mamy git, teraz. Coś mi tu nie gra. Dobra, już wiem. Bo ja mam pewną wizualizację w głowie, a nie potrafię mi, że tak powiem, przeleć na papier. Dobra, robimy coś takiego. Tutaj leci sobie tak, murujemy to, bo tego nie chcemy. Coś w tym stylu. I teraz tak, tutaj będzie sobie tak to zamurowane. Dobra, elegancko. Tu mamy zejście z tego właśnie, z tych schodów właśnie. Dobra, czekajcie, tu jeszcze trzeba zrobić tak, żeby to jakoś mniej więcej wyglądało sensownie. I tu też będzie trzeba dać te schodki. Pyk. Dobra, nie, brakło mi schodków, ale spokojnie. Będę się tym zajmować później, żeby to jakoś całe zamurować odpowiednio. Ja zajmę się na razie tym, żeby to z tej, tutaj jakby już na samym dole dobrze wyglądało, a schody zrobię jakby później, więc robimy tak. Pyk, 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 pyk. Oj, brakło tyk. Tu. Dobra, jest świetnie. I teraz tutaj. Jeszcze musimy to rozwalić, dobra, pyk. Murujemy to tam, bo tam jest jakaś dziura dziwna. Na razie jakby nie chcemy jej. To musi też tutaj pójść troszkę w bok. No ja mam pewną wizualizację tego, to będzie naprawdę bardzo fajna piwnica. Będzie taka dosyć mroczna piwnica. Jak to piwnica, wiecie, ja po prostu chcę, żeby do tej piwnicy nikt nie chciał wchodzić. Żeby była tak mroczna i tak, prawda, taka, żeby nikt nie chciał tu wchodzić. To ja tylko, w ogóle ja ją zamknę na, ja ją w ogóle łańcuchami zamknę jakimiś, żeby tu się nie dało wejść. Taki jest plan na tą moją piwnicę. Dobra, robimy coś takiego. Tutaj musimy to zamurować całkowicie. Pyk. Dobra, fajnie. Elegancko i tu musi być dach na tej wysokości chyba. Coś takiego, żebyśmy mieli trzy wysokości. To nam w zupełności wystarczy. To jest spoko. To tak może być. Jest fajnie. No kopania jest dużo, ale naprawdę bardzo fajna piwnica będzie. No naprawdę, odcinek, że tak powiem, wyśmienity, myślę, że wymyśliłem. Myślę, że bardzo ciekawa rzecz, budowanie piwnicy. Możecie widzowie powiedzieć, co o tym sądzicie, ale wydaje mi się, że czasem trzeba zrobić po prostu taki odcinek. Tak, czy nawet takie odcinki, które po prostu są, wiecie, takie luźne zbudowania, bo ja zauważyłem, że ja bardzo mało ogólnie buduję na odcinkach i przydałoby się to zmienić, więc tak ostatnio sobie troszkę więcej staram się budować, żeby coś więcej porobić, żeby jakoś fajnie spędzić, prawda, czas na odcinku, elegancko, dobra, tu, coś w tym stylu, mamy, to chyba jest za bardzo, to chyba, albo git? A może git? Może jestem przewrażliwiony. Dobra, wyjdźmy stąd. O, kaszel mnie męczy, ale dobra. Robimy schody. Tyle nam starczy. Dobra, schodzimy na dół i teraz tak, tutaj tego nie może być. Dobra, i teraz robimy tak. Pyk. Fajnie. I teraz tu rozwalamy. O, ale mnie poniosło. Dobra, ty, aż tak nie miało być. Tutaj tak, bierzemy, tutaj zamurujmy tego dirta. I tutaj. Dobra, mamy to. Coś w tym stylu, dobra, rozwalę już, zróbmy te schody w takim razie na odcinku, żeby to już było udokumentowane, że zrobiłem te schody. Dobra, pyk. Zamurowujemy to w tym miejscu, dobra, fajnie, tak. Mów w sumie tak narożników, a dobra, ja mam tego tak dużo, że mi starczy na pewno raczej. Najwyżej będę sobie tutaj przychodzić, jakby mi brakło. Dobra, tu będę się zajmował tym wyjściem potem. Na razie nie chcę mi się tego robić, bo nie mam na razie planu jeszcze na to wyjście. Ale tutaj to musi być mniej więcej coś w tym stylu. I robimy tak, podłoga również będzie z tego Deep State'u. Ona musi być całkowicie mroczna, ta piwnica. Ona jest totalną mroczną piwnicą. Wiecie, o co chodzi. To mroczniejszych piwnic po prostu nie ma. To musi być najmroczniejsza piwnica, jaka jest. Ponieważ ja chcę w niej chować rzeczy, które będą naprawdę cenne. Takie, że naprawdę nikt nie będzie chciał się tu zapuszczać. Ja w ogóle najlepiej byłoby stworzyć w ogóle jakąś legendę a propos właśnie tej piwnicy, taka, która by odstraszała wszystkich ludzi, czyli na zasadzie tej piwnicy straszy i nikt tutaj nie chce wchodzić, wiecie, na takiej zasadzie, coś w tym stylu. Dobra, idziemy do craftingu znowu, ja w ogóle powinienem sobie jeden crafting zabrać, więc może sobie zrobię tak, że zabiorę sobie jeden crafting. Drewno potrzebuje, pyk, jedno, pum, dobra, mamy to, zrobię sobie z niego crafting. Idziemy tam sobie dać na dół, bo już nam się na pewno tam przyda ten crafting, a nie chce mi się tak ciągle łazić. Więc chodzimy tu, postawmy ten crafting sobie gdzieś na razie w taktycznym miejscu na środku. Zróbmy tak, zróbmy murki, murki nam się przydadzą, dobra, tak się robi murki. Nic mnie nie zaskoczyło, na szczęście. I teraz tak, tu zróbmy sobie taką poręcz. Dobra, to wygląda git, tutaj będzie jakieś dalsze przejście. Dobra, jednak ten crafting mi tu trochę przeszkadza, dajmy go tu na razie. Dobra, murujemy całkowicie tutaj tą podłogę. Pyk, dobra, tutaj. I teraz tak, tutaj można było zrobić w sumie
Czekajcie, a jakbym tu zrobił jakieś przejście w ogóle dalej, jakiś... O, tu by był fajny tunel taki, o, i robimy takie coś. Tu będzie fajny tunel, taki zrobimy drzwi i tu będzie przejście do jakiejś dalszej części, bo to fajnie można tutaj połączyć. Mi się podobają takie przejścia pod schodami, takie wąskie przejścia pod schodami. Takie, że oj, że tu będziemy chować jeszcze bardziej, jeszcze gorsze rzeczy niż tam. O nie, ja się tu wkopię w coś. A nie, przejdziemy sobie elegancko pod tym. Gdzieś co ja tu mam w ogóle? Aha, to jest to! Ej, dobra, niech to tu jest, to może nam się przydać później. Dobra, na razie to zostawiam. Tam będą drzwi, nie mam nic, żeby dać tam na razie drzwi, ale to nieważne. Dobra, zróbmy tak, rozwalmy tą ścianę, bo nam się tutaj nam przyda. Ona nam się tutaj nam przyda, ja już nie wiem. Ja już powtarzam te same słowa po kilka razy, nie? To jest niesamowite. Dobra, na dany moment prezentuje się to tak. No jakby jest po prostu piwnica, jest po prostu pomieszczenie. Teraz je trzeba jakoś, że tak powiem, umeblować. Umeblować piwnicę, jakkolwiek to brzmi. Ale na pewno przydadzą nam się tam jakieś rzeczy. Więc teraz tak, do czego mi ta piwnica ma służyć? Ta piwnica ma służyć do tego, żeby robić... Słuchajcie, ja może wam powiem, do czego ma służyć, bo ogólnie jest taka jedna rzecz na Palionowie, którą powinienem schować i którą powinienem trzymać przed innymi osobami, bo jest po prostu bardzo niebezpieczna. I teraz uwaga, to ja dopiero zbierając jakby te wszystkie rzeczy w tych skrzynkach zauważam, że tego mam dosyć sporo. Czekajcie, gdzie ja to tutaj dałem? To gdzieś tutaj było i to jest, uwaga, to jest TNT. Ja TNT naprawdę, no może... Dobra, może nie sporo na zasadzie, że naprawdę mam tego dużo, ale opatrzcie, tutaj są... Jak widzicie, mam kilka stak, znaczy prawie dwa staki TNT i ja nie wiem tutaj skąd to mam, a ja w ogóle nie używam TNT. I teraz uznałem, że najlepsze co będzie to skonfiskowanie całkowicie TNT całego, którego gdziekolwiek mogę znaleźć i po prostu schowanie go w jakieś miejsce, bo wiecie, TNT to i tak jest taka rzecz, której jakby nie powinna ona być tak jakby dostępna dla wszystkich, wiecie o co chodzi. To jest jakby, to jest niebezpieczne, bo przez TNT można naprawdę wiele rzeczy zniszczyć, przede wszystkim może Palionowo na tym ucierpieć. Dlatego uznałem, że zrobię takie miejsce i też całkowicie fajny biznes na tym, związany właśnie z TNT, że mogę robić produkcję TNT i każdemu sprzedawać, jeżeli będzie potrzebować, bo czas do czasu ktoś tam potrzebuje. A wiecie, a jakbym zrobił taki oficjalny biznes z tym, że gdzieś można TNT kupić albo coś, a może bym to ukrywał? Albo nie wiem, może coś w tych rzeczach. No na razie tutaj chowam to TNT, ponieważ tak myślałem nad tym, co by można było zrobić, żeby na coś dobrze zarobić, a żeby, prawda, było to takie, wiecie, na zasadzie, że ktoś może mieć problem do mnie o to. No jakby, to nie tak, że ja szukam problemów, tylko po prostu, wiecie, jak zrobię coś takiego, to będzie też dobrze płatne, więc to jest takie troszkę ryzyko, ale jednak fajny zarobek może na tym być, a jednak fajnie by było zwiększyć swoje zielone, no bo na dany moment mój stan konta, no, nie jest tragiczny, mógłby być gorszy, mógłby zdecydowanie być gorszy, ale... Nie ma najlepiej, ja bym też, wiecie, ja bym chciał mieć więcej, żeby sobie może jakąś willę wybudować, coś takiego. Wiecie o co chodzi. Więc tak to wygląda, jakaś tutaj, prawda, piwnica powstaje. Ja muszę ją całkowicie zamurować, dlatego do tego będziemy potrzebować jak to się nazywa? Żelazo, ale żelazo potrzebujemy dlatego, żeby zrobić nie tak, tylko nie pamiętam jak to się robiło. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak się robiło łańcuchy. Wiem, że się dało je skraftować jakoś, tylko nie wiem teraz jak. A, łańcuchy, o, tu są łańcuchy, dobra, okej, potrzebujemy, tak, dobra, no to robimy to. Czyli tak, robimy, o, ja tutaj miałem chyba trochę jeszcze tych samorodków, dobra, mam dwa. Sukces niesamowity, dobra, bierzemy tak, dajemy tu, pyk, i robimy łańcuchy, dobra. Pięć łańcuchów to jest na razie mało, więc zróbmy tak, zróbmy więcej tych łańcuchów, dajmy tak, pyk. 28 łańcuchów jest już git, to już myślę, że mi na pewno wystarczy, ja myślę, że jestem nawet pewien. I teraz tak, robimy murowanie tej piwnicy, żeby tu nikt nie chciał wchodzić, żeby to było po prostu zamurowane. Wiem, da się tu przejść przez to, da się wpaść, ale spokojnie, tu murujemy kolejne, robimy coś takiego. Teraz stąd, tu się chyba w ogóle nie da wydostać stąd, jak ktoś tu wpadnie. Ale pułapka, ty! Dobra, robimy to i robimy, czekajcie, robimy tak. Zróbmy coś takiego na razie, ja to będę ukrywał na razie. Zrobimy to w taki sposób, że... Ej, to jest zarąbisty sposób w ogóle. Czekajcie, muszę zdobyć mech. Tu, uwaga, mam... Tu jest mech trochę, dobra, bierzemy to. Dobra, więcej mchu, tu. I teraz patrzcie, co tu się wydarzy, jak ja to zabiorę. Mamy 5, okej, to mi już w sumie prawie chyba wystarczy. Pyk. Ale będę miał ukrytą piwnicę. Przecież nikt mi tego nie znajdzie. Przecież to jest nie do znalezienia. Przecież to jest tak ukryte świetnie, że nikt nie będzie tego podejrzewał w tym miejscu. Widzicie to? Patrz to. No trochę podejrzanie to wygląda. Nie powiem, że nie. Ale myślę, że jakby to tutaj urozmaicić jakimiś takimi... Tu, to, tutaj dać to, coś w tym stylu.
I więcej tych właśnie, tych by trzeba było dać po bokach, tak żeby to bardziej było zarośnięte, wiecie o co chodzi. Jakąś mączkę kostną, czekajcie, czy ja mam, na pewno będę miał jakąś mączkę kostną, jak nie to to kość, o dobra, kości mamy. Ale mączkę chyba też miałem, tak mi się kojarzy, że jak ja to tu wszystko zbierałem, to gdzieś mączka kostna mi się rzuciła w oczy. Ale czy na pewno? No była gdzieś, na pewno! Halo. Dobra, no nie, ale kości mam, dobra, to zróbmy sobie po prostu mączkę kostną, bierzemy tyle, starczy i teraz tak, lecimy tu. Odłóżmy sobie na razie tutaj tą kość. Idziemy tu, tu, tu i teraz tak. Pyk. Dobra. Jest git, pyk. Dobra. I teraz tu, pyk. Dobra, mamy to znowu jakoś zarośnięte. Tu trzeba zarosnąć to w ten sposób. Trzeba zarosnąć, może to trochę... Kurczę, tu nie rośnie nic, to jest najgorsze. Że to mocno podejrzanie wygląda. Ale myślę, czy nie zrobić na przykład tak. Czekajcie, o właśnie, fajnie, że mi się to tutaj zrobiło. I zakamuflować to tym. Hup. No, to jest chyba dobre, co? Nikt się nie będzie spodziewał tego, że akurat tutaj za tym drzewem będzie zejście w dół. No teraz to nie wygląda podejrzanie, myślę. Teraz to wygląda, myślę, git. Więc zrobimy coś takiego. I teraz, no tutaj to musi być, bo tutaj to już widać. Ale myślę, że tu jeszcze klikniemy pyk, dobra, o. Wygląda to... Wygląda to dobrze. Jest to dobrze zakamuflowane, nie? Wydaje mi się, że teraz nie ma szans tego tak łatwo znaleźć. Dajmy tutaj sobie pochodnie, żeby coś nam tu świeciło. Jest git. No, chyba dobrze. Mamy naprawdę bardzo dobrze ukrytą naszą piwnicę, że naprawdę nikt nie jest w stanie tego zobaczyć. Mega dobrze ukryta piwnica. Jest good. Dobra, widzowie. Piwnica skończona, piwnica zrobiona i wydaje mi się, że rozbudujemy jakoś bardziej. Nie wyumeblowałem jej, ale mamy ją przygotowaną do tego, żeby ją lepiej zrobić. Teraz najważniejsze to jest ją ukryć przed wszystkimi.